codziennie chodzimy ulicami, codziennie coś robimy i często zapominamy, że to, co nas otacza, jest ważne w naszym życiu i musimy się temu czasem przyjrzeć, obserwować. Tego chcemy ich nauczyć. To nie mają być dokumenty, które będą szukały jakichś newsów, to będziemy mieć tematy, które się pojawiają w dziennikach regionalnych, w gazetach. Będziemy starali się obserwować codzienne życie mieszkańców regionu. W którym miejscu może on być. Po prostu trzeba podnieść krzesło do góry. W sposób Państwo wchodząc do pokoju. Zwróćcie uwagę na to, na co nigdy nie zwracaliście uwagi. Albo często nie zwracaliście uwagi. Na to, że na przykład, nie wiem, na ławce ktoś siedzi i warto się jemu przyjrzeć, bo na przykład, nie wiem, jest inny niż pozostali, albo nie wiem, jest to jakaś babinka, która zasnęła. Przecież to nie chodzi o to, żebyście nakręcili, zarejestrowali, jak pan przychodzi przez ulicę, no bo to jest oczywiście... Nie o to chodzi, nie? Postarajcie się, żeby to było coś takiego zaobserwowanego. I to ma być obserwacja taka kilkuminutowa, dwuminutowa, minutowa, no tak jak sobie życzycie, ale bez przesady. Czyli co, tak podzielić was, jak leci, czy jakbyście chcieli? Tak wyjeżdżać? Maciej, jak to zrobić? No tak będzie, no. Trzy czy cztery? Osobowe, tak? No. Trzy osobowe i nasz Monika? Maciej, czy nie będą tak? Tak, jasne. Potrzeba bardzo dużo cierpliwości i takiego wnikliwego spojrzenia, takiej obserwacji. Trzeba mieć na to bardzo dużo czasu i poświęcić wiele swojej uwagi i wrażliwości, żeby dojrzeć pewne rzeczy zazwyczaj niedostrzegane, kiedy tak szybko żyjemy. Myślę, że filmując ludzi trzeba przede wszystkim, żeby odbiór tego był dobry, trzeba mieć w stosunku do nich dużo sympatii i takiego ciepła, bo inaczej to zawsze wyjdzie w pewien sposób sztuczne. Odczuwam potrzebę wypowiedzenia swoich poglądów, swojej wrażliwości przy użyciu kamery. Zawsze można się czegoś nauczyć, a najwięcej uczymy się obcując z innymi ludźmi. A kiedy z tego obcowania, z tych rozmów, dyskusji wynika jeszcze coś twórczego, no to co się zdobywa, jest po prostu nieocenione. Wydaje mi się, że takim podstawowym celem kogoś, kto chce się parać dokumentem, jest wynajdywanie tematów, jest umiejętność podpatrywania ciekawych sytuacji, zaglądania gdzieś, gdzie nikt dotąd nie zaglądał, albo nie miał ochoty, albo nie uważał, żeby to było w ogóle ważne. I ja wiem, że mam w sobie taką ciekawość, nie wiem, czy to wystarczy, ale chciałabym spróbować. Potem jest taki hałas, że ja się boję, że nawet jak będzie mikrofon metod mówiącego, to nie będzie słychać dźwięku. Jak byłeś daleko od tych ludzi? Z półtora metra? Nie, no z półtora metra nie byłem. No ile tam był metr, kura? Metr. No to widzisz, no metr jest tak no akurat na kat, no. To nie, szczerze, nie ma co ryzykować, no po co? No i zawsze, no, nie można rozmów kręcić bez mikrofonu.
Chyba, że jest lato, upał i po prostu cisza i nie ma wiatru. Albo mikroporty, nie? Znaczy, jak wiatr jest trochę mniejszy, ale... Muszę pytać wszystkich na ulicy i najpierw zrobicie drugą turę, nie? Zaczynamy być popularni. Jak będzie to, no to dobrze. Dzisiaj nas to... przegonią. Nie, jak będzie to umawianie się, no to na dzisiaj, tak? No tak. Zdarzają się osoby, które bardzo chętnie opowiadają. Także można bardzo dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć, z tym, że prawie wszyscy mówią to samo. Powszechna opinia jest taka, że kiedyś było tutaj ładniej niż obecnie. W zasadzie to jest taki punkt wyjścia do tego materiału. Zdjęcie zrobione kiedyś i zdjęcie zrobione obecnie. Różnica między tymi zdjęciami to jest około 80 lat. I to jest taka podstawa do nawiązania rozmów z mieszkańcami Fordonu, do wspomnień sprzed kilkudziesięciu lat. Rozmawialiśmy z osobami, które mieszkają tutaj od 60-70 lat. Wspominam, jak było kiedyś, porównują to do czasów obecnych. To jest pomysł o szachistach, którzy grają w szachy na takich stołach przygotowanych do tej gry. Tam są namalowane plansze i grają tam całymi dniami w parku koło pierwszego liceum. Musiałam ich poznać, oni musieli mnie zaakceptować, żebym mogła z nimi posiedzieć i porozmawiać, a są to ludzie, którzy właśnie nie chcą rozmawiać z nami za bardzo, akurat ci, którzy są dzisiaj. Znaczy, mam nadzieję jeszcze, że po południu, jak tutaj przyjdziemy, no, że będą jacyś nowi ludzie. Mam nadzieję, że ci, którzy byli wczoraj, którzy będą chcieli rozmawiać i powiedzieć coś ciekawego. Chodzi nam ogólnie o jakieś takie życiowe mądrości, czyli o osoby, które będą otwarte do tego, żeby porozmawiać. Nie chcę nic mówić. Na początku była grupka osób, która dzisiaj od rana jest grupa osób, która jest zafascynowana tymi szachami i nic tam po prostu oprócz tych szachów nie potrafią powiedzieć. I teraz po południu będziemy działać dalej, bo podobno ma być więcej osób i może nam się uda znaleźć takie odpowiednie osoby. Nie tak wysoko, nie tak wysoko. Dobra. Mały postęp w pracy, bo panowie się trochę bardziej otworzyli. Pewne rzeczy, które chcieliśmy usłyszeć, to powiedzieli nam, o tyle jest dobrze. Sam pomysł początkowy był na tyle ogólny, że to, co się działo, to właściwie tworzyło ostateczną formułę tego pomysłu. To znaczy, że on nie uległ zmianie, tylko tak naprawdę na końcu uformował się tak, jak właściwie chcieliśmy, chociaż nawet teraz, do momentu, kiedy to zaczniemy montować, nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądało jeszcze. To będzie film o... Tak najkrócej chyba, nie wiem, o pasji, o samotności, tak mi się wydaje. A mi się wydaje, że trochę inaczej. Wydaje mi się, że ten film będzie bardziej też o tym miejscu. No na pewno. O tym, że właśnie tutaj się gra. I że to jest ważne i że każdy z tych ludzi ma jakieś swoje historie. Każdy, kto tutaj gra, ma jakieś swoje historie i że to jest bardzo ważne miejsce. Dla tych ludzi. I dla tych ludzi. I w ogóle to jest bardzo ważne miejsce w tym mieście, którego nie wszyscy tutaj to miejsce dostrzegają. Nie wszyscy bydgoszczanie. No cieszę się bardzo, że powstaje grupa. Myślę, że dosyć silna. Dzięki temu, że oni czują tą potrzebę pomagania sobie. I czuję, że oni już mają o czym rozmawiać. Oni już mają doświadczenie jakieś. I to wpływa na to, że oni mi się wydaje, że już, znaczy nie wydaje, bo tak są, no, są trochę bardziej doświadczeni. Kto się w czymś lepiej, powiedzmy, doświadczył, chce to przekazać innemu i to czuć. I nie czuję też takiej rywalizacji między nimi, nie ma czegoś takiego. I
chyba o to nam chodziło, żeby ta grupa to była grupa przyjaciół, których łączy pasja i chęć robienia kina. My staramy się też, i powolutku się też to udaje, żebyśmy mieli wysokie ambicje, żeby to rzeczywiście się różniło czymś od... Bo te pomysły były różne. Czasem nawet fajne pomysły, ale idea na film była taka za prosta. No, po prostu wydawało się tym ludziom, że po prostu wystarczy coś nakręcić, jakąś ideę, że znaleźli jakiś fajny świat i to wystarczy nakręcić i już jest i to już jest załatwione. Mi się wydaje, że jest takie niebezpieczeństwo właśnie przy reportażach takich telewizyjnych, takich newsach, no, gdzie właśnie znalezienie tematu wystarcza. A nam chodzi o coś więcej. My chcemy stworzyć takie małe kino. Pomysł na dokument o Andrzeju Stróżu, twórcy teatru alternatywnego, jest taki, żeby pokazać jego w miejscu codziennej pracy w fabryce, a jednocześnie przenieść jakby pewne dźwięki przede wszystkim fabryki na próby, które wykonuje, dlatego że chcemy zabazować na pewnym skojarzeniu tego, że również w teatrze z pewnej powtarzalności tworzy się forma. Tak, nie wiadomo za bardzo, bo nie wiedziało, co to jest w ogóle. To jest na razie trening fizyczny. To jest trening fizyczny. A potem będzie coś takiego teatru. A później już budują jakby sceny, etiudy konkretne, już związane ze spektaklem, nie? Ale zawsze zaczynają od treningu fizycznego. Żeby to było jasne, bo dla osoby, która nie zajmuje się teatrem alternatywnym, to co oni robią, nie będzie tak. No ja tu przyszedłem właśnie po to, żeby zobaczyć, jak się robi film dokumentalny, bo nigdy nie miałem do czynienia akurat z taką formą. Z obrazem tak, z dźwiękiem tak, ale tu zobaczyłem tak naprawdę, jak to trzeba połączyć. Mam nadzieję, że zobaczyłem. Przynajmniej zaczynam się tego uczyć. Także no, jestem im wdzięczny, że tak bardzo surowo podeszli do tego, co robiliśmy. Marcin jest bardziej surowy w osądach. Ale nie odczułem, naprawdę, żeby nie było, że tutaj kłamie. Nie odczułem, żeby na tych warsztatach była jakaś taka atmosfera, że oni są naszymi jakimiś, nie wiem, czy przełożonymi, czy nauczycielami. Tylko po prostu jako starsi koledzy, którzy mają o tym pojęcie, pomagali nam. No wydaje mi się, że udało im się po pierwsze zebrać ludzi, którzy traktują film dokumentalny i także reportaż jako swoją pasję. No i zachęcić ich do tego, aby również krytycznie spojrzeli na swoje pomysły. Udzielił nam się zapał tych ludzi, którzy pracowali przy tych warsztatach, bo większość tych ludzi przykładała się bardzo do pracy i pracowali od rana do wieczora. Tracili na to mnóstwo energii, to nam się udzielało. Z Maciejem też bardzo dużo czasu na to poświęciliśmy. Ten zapał był fajny. Poza tym też jest taka fajna sprawa, że oni jakby pod naszym okiem mogli realizować takie proste formy, na które już niestety my nie mamy czasu, a które zawsze chcieliśmy zrobić. Super, jak z takich warsztatów są efekty. Czyli jest konkretny efekt i dla tych, którzy uczestniczyli, no i dla nas, którzy nad tym pracowaliśmy. No i to uważam, że naprawdę wyszło super. No nie, że wszystko rewelacyjnie, bo też nie widzieliśmy wszystkiego. No, ta organizacja nasza nie była doskonała, brakowało czasu, trochę sprzętu, trochę organizacji, ale myślę, że i tak zrobiliśmy to bardzo, bardzo fajnie.